Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Moto No właśnie, ostatnio ktoś mnie zapytał: "Waldek, co to jest za jakiś dziwny happening, że jadę sobie autostradą A1 w kierunku Gdańska i widzę na wiadukcie poprzecznym, że stoją panowie policjanci i mierzą do mnie y, suszarki? Czy to są działania jakieś prewencyjne, czy to są działania statystyczne, czy to są działania, które są prawdziwą kontrolą drogową, a jeżeli tak, to w jaki sposób odbywa się karanie, bo do tej pory nic nie otrzymałem, a po drugie to gdzie i jak mają mnie z tego wszystkiego karać?" Y to najpierw tylko wyjaśnię, bo pod jednym z materiałów kilka sobie pytało, skąd mam tę suszarkę e, powiem wprost, dostałem ją od bezdomnego. On mi ją szybko dał, uciekł, nie przedstawił się. I tej wersji się e, trzymajmy. Ale dobra, przechodząc do tych kontroli drogowych, staty statycznych na wiaduktach, sam miałem podobną sytuację mniej więcej półtora miesiąca e, temu, gdzie jechałem z łodzi w kierunku Wrocławia drogą ekspresową S8 i na wysokości Sieradza, na drugim zjeździe, a dokładnie na następnym wiadukcie, za drugim e, zjazdem, stało właśnie dwóch panów e, policjantów: jeden zapewne koordynator, a drugi, który mierzył z takiej suszarki. Dokładnie nie takiej, bo zaraz Wam też to dokładnie wyjaśnię i też dokładnie powiem, co się może z tym wszystkim wiązać. A jeszcze w pierwszej chwili moment dla partnera tego odcinka: porównywarki ubezpieczeniowej MUBI, czyli strony, gdzie możecie przekalkulować sobie ubezpieczenie komunikacyjne i poszukać takiego ubezpieczenia szytego na miarę dla Was w najlepszej cenie, bądź po prostu najtańszego ubezpieczenia komunikacyjnego OC względem wszystkich towarzystw tam dostępnych. Przechodząc sobie w link poniżej, w opis tego filmu, można dokonać takiej kalkulacji i na przykład zakupić ubezpieczenie. Czy nie? A potem otrzymacie z tego linku zwrot w wysokości 150 zł po zakupie tego ubezpieczenia i są to realne pieniądze, które trafiają do was na konto i tak samo po zakupie tego ubezpieczenia możecie otrzymać a raczej otrzymacie link referencyjny na podstawie którego również możecie sobie dorabiać, bo poprzez ten link przesyłając go mamie, cioci, wujkowi i bratu, za każde polecenie, gdy ktoś z waszego linku dokona zakupu polisy, wy otrzymacie zwrot w wysokości 50 zł na wasze konto i tam wszystko w tym linku w opisie jest jest też wyjaśnione. Zachęcam serdecznie, a póki co przejdźmy do tematów związanych z suszarką. No właśnie, to jest model Ultralight LTI 2020. 20. Można powiedzieć, że taka sztandarowa polska suszarka. I chyba najszerzej dostępna obecnie w Polsce, chociaż powoli jest na przykład wypierana między innymi przez model Trucam, ale to właśnie ta suszarka wyparła z naszego rynku Iskrę. Znaczy, znaczy Iskre? to urządzenie losujące, bo ci, którzy mnie obserwują od dłuższego czasu. A minimum od 9 lat, bo w 2015 roku publikowałem test Iskry. Tam na przykład pokazywałem, że stojąc w domu przed włączonym odkurzaczem, takim domowym, mierząc z Iskry, pokazywał prędkość około 200 km na godzinę tego odkurzacza, bo wyłapywał prędkość obrotową wentylatora. I druga próba była dotycząca chociażby statycznego pojazdu, wtedy mojego Megan trzeciej generacji, gdzie stanąłem przed Meganką. Tylko włączony silnik na postoju zmierzyłem już, nie pamiętam, teraz 50 albo 60 km. Metrów na godzinę pokazał, e, pokazała suszarka, no bo też wyłapałam wentylator. No to było swojego rodzaju urządzenie losujące. Co nie zmienia faktu, że Ultralight LTI 2020 powoli e, też już e, schyla się e, ku odejściu na emeryturę i też to nie było idealne urządzenie. Owszem, pierwsze takie laserowe na szeroką skalę dostępne, ale gdy w 2017 roku. Dla Was testowałem tę suszarkę. Wspólnie z Emilem Reau pokazywaliśmy, że jesteśmy w stanie ożywić budynek. Mimo, że ten laser miał być nieomylny, to okazywało się, że robiąc takie lekkie próby, okazywało się, że jak była hala przed nami, to na przykład jechała z prędkością 15 km na godzinę. Czyli jeżeli policjant by w zły... I niefachowy sposób dokonywał pomiaru, robiąc swojego rodzaju taki ruch. Zawsze kilka kilometrów mogło być dodane, dlatego z założenia tę suszarkę powinno wykorzystywać się na statywie. Dobra, przejdźmy do części właściwej. No dobrze, to teraz odłóżmy ultralight LTI 2020 na bok i skupmy się na urządzeniu Trukam 2, czyli urządzeniu najnowszej generacji, które, no, powiem wam wprost, raczej trudno podważyć autentyczność tego pomiaru, więc z drugiej strony jest to dobre słowo dla kierowców, bo wiedzą, że ten pomiar z tego urządzenia w 99% będzie prawidłowy. No i właśnie, gdy policjanci stoją sobie na wiadukcie, to co oni robią? Czy to tylko testują sobie te sprzęty, czy po prostu, nie wiem, je w pewien sposób kalibrują? No nie, jest to pełnoprawna kontrola drogowa i to wielotorowa, bo najczęściej, gdy myślimy o kontroli drogowej, to myślimy o kontroli prędkości, bo to się zgadza, to jest głównie urządzenie, do, do tego ma służyć, szczególnie tego typu urządzenia laserowe w wersji bazowej i tak jak najbardziej z tego urządzenia z wiaduktu policjanci mogą mierzyć naszą prędkość, a Trukam 2 potrafi na swoim ekraniku zmierzyć prędkość kilku samochodów jadących nawet koło siebie, ba, zmierzyć odległości między nimi, co do czego zaraz też chwilę przejdziemy, więc równie dobrze może być zrobiona fotodokumentacja, na podstawie której w późniejszym czasie otrzymamy zdjęcie naszej skrzynki e pocztowej, coś na zasadzie fotoradaru. Druga sprawa, z której część osób sobie nie zdaje nawet świadomości, to to, gdy widzą tych policjantów, nawet czasem im machają, o, super fajnie, że tu stoicie. A potem okazuje się, że przychodzi zdjęcie do domu i przychodzi mandat za brak zapiętych pasów, bądź na przykład rozmowy przez telefon, bo jak najbardziej jest to fotodokumentacja i na tej podstawie... Można też otrzymać takie zdjęcie. Trzecia sprawa, do której już wcześniej nawiązywałem, to możliwość mierzenia prędkości pomiędzy pojazdami. Przypomnę, że od 1 czerwca 2022 roku zmieniły się przepisy, a raczej zostały bardziej uszeregowane względem zachowania odpowiedniej prędkości na drogach szybkiego ruchu, czyli drogach ekspresowych i autostradach, gdzie musimy zachować konkretną odległość. I przypomnę, że ten wzór jest, można powiedzieć, że swojego rodzaju prosty, bo gdy na przykład autostradą jedziemy 130. Kilometrów na godzinę, to te 140 kilometrów na godzinę dzielimy przez dwa, usuwamy kilometry, wychodzi nam 70 i kilometry zamieniamy na metry. Czyli przy 140 musimy mniej więcej zachować 70 metrów odległości. Ktoś powie, Waldek, no ale co ja z miarką jeździć nie będę, więc w jaki sposób mam tę odległość zmierzyć? A pan policjant powie, no to wie pan, słupki są ustawiane na autostradzie, drodze ekspresowej czy na drodze krajowej co 100 metrów, więc mniej więcej należy zachować taki dystans, żeby pan miał świadomość, że zachowuje. Pan mniej więcej te czwarte odległości między słupkami na autostradzie od auta pana poprzedzającego, więc tu jak najbardziej to urządzenie również ma możliwość mierzenia prędkości kilku pojazdów, co za tym idzie, wyliczania również odległości między tymi samochodami. No i czwarta rzecz, czyli mamy 1 lipca 2023, również to urządzenie rejestruje chociażby wyprzedzanie się samochodów z oznaczeniem N1 i N2, czyli mówimy o samochodach ciężarowych bo jak przypomnę, na drogach szybkiego ruchu o minimum dwóch pasach te auta nie mogą się wyprzedzać, a przy trzech pasach jest również zaznaczone, że te auta muszą zachować dwa skrajne prawe pasy i również dotyczy to zestawów powyżej 7 metrów, czyli auto osobowe plus laweta. Z samochód na, na niej bądź na przykład przyczepa kempingowa jak najbardziej w tym drugim zapisie się łapie ja mówię to dla przypomnienia, bo spora część osób źle interpretuje przepisy i jadąc sobie zestawem powyżej 7 metrów autem do 3,5 tony z przyczepą chociażby kempingową mówi no ale dobra, to mnie te przepisy tylko dotyczą przy tych trzech pasach przy dwóch nie, nie dotyczą, ja sobie mogę wyprzedzać lewym pasem, tylko zapominają o jednym, czy to ciężarówki czy samochody z przyczepą są obowiązane jechać maksymalnie z prędkością 80 km na godzinę. Podkreślam 80. Tak jest w myśl polskich przepisów. Ja wiem, że kierowcy często mają te tachografy lekko podkręcone, a raczej ograniczniki prędkości, że jest tam czasem 85, 87. 90. Niektórzy białoruscy kierowcy mają mi 93. Różnie z tym bywa, ale na przykładzie aut osobowych, mimo że ten zakaz sam w sobie nas może nie dotyczyć, w tym jednym z pierwszych punktów, to dotyczy nas cały czas względem tego, że musimy jechać zgodnie z tym, co mówią przepisy, czyli 80 km na godzinę. Jedyny wyjątek i dla ciężarówek, i dla tego typu zestawów, to to, że możemy wyprzedzać tego typu sprzęty, jeżeli jest różnica znacznej prędkości między jednym a drugim sprzętem. Gdzie Ministerstwo e, Infrastruktury do tej pory chyba wyraźnie nie wyjaśniło, co to jest definicją zdecydowanej dużej różnicy prędkości, bo nie wiem, czy to jest 5-10 czy 15 km na godzinę. Czyli mamy kilka takich znaczących punktów, na podstawie których policjanci mogą nas z tego wiaduktu mierzyć. Więc tak na samo zakończenie, oczywiście miejmy świadomość, że to nie są ćwiczenia, to nie są działania prewencyjne, tylko jest to prawdziwa kontrola, bo policjant, który nawet robi nam fotodokumentację, on widzi tablicę rejestracyjną naszego pojazdu, a wtedy przez system CEPIK bardzo łatwo zweryfikować właściciela pojazdu i przypominam o tym, że kiedyś to jeszcze tam niektórzy się wykręcali, ale ja nie wiem, kto w tym momencie jechał, bo mogło mieć 10 osób dostęp do tego samochodu. Proszę sobie sprawdzać, każdego i najczęściej policja odpuszczała. A teraz. Przypomnę, że przepisy zmieniły się, jak dobrze pamiętam, też 1 czerwca 2022 roku, dotyczące właśnie niewskazania sprawcy, że w tym momencie możemy dostać mandat w wysokości do 8 tysięcy za niewskazanie. A jeżeli my powiemy, pani, ja nie wiem, proszę iść do sądu, drogi policjancie, to wtedy nawet kara może się skończyć na 30 tysiącach, bo to jest jakby górna skala, którą możemy otrzymać na drodze sądowej. Więc, mimo wszystko, Bym nie bagatelizował tych kontroli drogowych, które można spotkać na wiaduktach w Poprzek. Bo owszem, można się uśmiechnąć do pana policjanta, ale musimy mieć świadomość też w drugą stronę, że pan policjant. Również nas w tym momencie mierz. Zarówno prędkość, zarówno odległość, zarówno zapięte pasy, czy chociażby to, czy rozmawiamy, czy nie rozmawiamy przez telefon. Podzielcie się w komentarzach, czy ktokolwiek z Was otrzymał już takie zdjęcie, bo można powiedzieć, że jest to swojego rodzaju. Młody proceder w Polsce, ale bardzo dobrze znany już na zachodzie od wielu, wielu lat to tam żadna nowość. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Hej!